Niebawem jest Święto Zakochanych. Jaki film polecisz na 14 lutego wszystkim? No, oczywiście polecam wszystkim Pokusę, tylko i wyłącznie. To jest film też o miłości, ale film, wiesz, i o naszym erotyzmie, i film o dzikości serca trochę, i film o walczeniu o siebie. A jakbyś miała powiedzieć jeden polski film, który zapadł Ci w pamięci o miłości, jaki by to był? Polski film o miłości... Do widzenia, do jutra. Bardzo ładny tytuł. A mówiłaś właśnie też o miłości, tutaj o Pokusie. Bo wiele osób właśnie mówi, że to jest bardzo erotyczny film, że tam w ogóle nie ma miłości. Jakbyś właśnie przekonała takie osoby, żeby poszły do kina? Ale posłuchajcie sami siebie. Dlaczego erotyka ma być pozbawiona miłości? Przecież erotyka wynika z miłości. Można czasami kochać, w ogóle, wiesz, też wiele osób można... Miłość nie jest jednoznaczna, wiesz. Miłość ma bardzo wiele barw i uważam, że seks też jest zawsze częścią miłości. Jakby nie było, to jest uprawianie miłości. Więc wiesz, uważam, że to w ogóle rozgraniczanie, że tu erotyka, a nie miłość. Dlaczego? Ten film ma bardzo, bardzo romantyczne zakończenie. Wszystkie dziewczyny, które go widziały, płakały. Ja też płaczę za każdym razem, jak widzę to zakończenie. I tak naprawdę to jest film też o miłości, jak najbardziej. Więc chcę obalić te mity. To nie jest w ogóle film erotyczny. Tutaj wcale nie ma tak dużo nawet scen erotycznych. Więc wkurza mnie to mówienie i sprowadzanie wszystkiego, ale oczywiście wiadomo, że to słowo erotyka wzbudza kontrowersje, dobrze się sprzedaje, dobrze wygląda na nagłówkach gazet, więc cały czas zostaje to ubrane w troszkę w taki nie swój kostium. A jak w ogóle wybierałaś aktorów do roli? Jaki miałeś zamysł tego? Czy były pewne kryteria? Czy po prostu jak zobaczyłaś tę osobę, to powiedziałaś tak, to jest odtwórca tej roli? No na pewno byłam przekonana, że chcę Andrea Preti zaprosić do tego projektu. Piotr też od początku, jakby widziałam bardzo Piotra, on najpierw mi powiedział, że no były różne zawirowania, myślałam, że nie ma czasu, potem wreszcie się okazało, że jednak marzy się uda. Super, bo pracowałam z nim przy poprzednim filmie, fajnie nam się razem pracowało, uważam, że to jest niezwykle zdolny aktor, również bardzo przystojny, kamera go kocha, kobiety go kochają, ja też go kocham jako kobieta, więc wiesz, ale chciałam, żebym miał godnego rywala i na pewno Andrea też jest dla niego bardzo ciekawą tutaj konkurencją, ale też i przyjacielem, bo ten film właśnie nie jest oczywisty pod żadnym względem. Myślę, że nic z tego filmu nie jest takie, jak wam się wydaje. Mam nadzieję, że tak właśnie będziecie myśleć. No i oczywiście Helena Endler, która rzeczywiście jak weszła na casting, to ja po prostu zobaczyłam w niej jedną z moich ukochanych postaci do utraty tchu Godarda, a szukałam kogoś, kto właśnie będzie nieoczywisty, nie tuzinkowy, kto nie będzie taką typową... Znaczy szukałam dziewczyny, która jest po prostu twarzą naszych czasów i Helena to w sobie ma w sobie ogromną też charyzmę. Myślę, że ona jest taką starą duszą też i jest, mimo że jest bardzo młodą dziewczyną, ma w sobie ogromne jakieś pokłady emocji, które przepięknie w tym filmie zagrała, bo tu są bardzo różne emocje, to jest bardzo emocjonalny film przede wszystkim. I miała naprawdę odwagę, że na to wszystko jest, była bardzo, bardzo dzielna. Jestem z niej mega, mega dumna i mam nadzieję, że pokochacie ją tak samo jak ja. Ale trudno jej nie kochać. To prawda, więc już zapraszamy do kina, żebyście pokochali Helenę. Tak już rozmawiamy o aktorach, to mówiłaś, że Piotr Stramowski jest takim numer jeden czasami w Polsce wypowiadany, a takim twoim numer jeden aktorem? Ale o co pytasz? W ogóle? Na świecie i tak dalej? A w Polsce? A w Polsce? Nie, no to wiesz co, wszyscy aktorzy numer jeden, z którymi chciałam pracować, w zasadzie zagrali już w moich filmach. I nie chcę tutaj nikogo deprecjonować, ani wiesz, komuś, dlatego że to się zmienia, to zależy, wiesz, od projektu bardzo, wiesz, nie zawsze każdy pasuje do każdej roli, ale myślę, że mamy naprawdę wspaniałych aktorów w Polsce, zarówno aktorów, jak i aktorki, to są naprawdę wspaniali artyści i ten poziom jest naprawdę wysoki, więc mamy być z czego dumni. Cieszy mnie bardzo, że nasze filmy zaczynają też widzieć świat i widzą ten nasz potencjał tutaj filmowy. Mamy jednak wielką
wiele lat kultury filmowej i my jesteśmy Polacy tacy, że prawda, były te powiedzenia, nie chodzę na polskie filmy i tak dalej, to się zmieniło. Cudownie było, że no, do COVID-a rzeczywiście publiczność bardzo nam tutaj była rzeczywiście z nami artystami, robiliśmy dla Was filmy, byliście z nami w kinie. Teraz trochę jest gorzej, do kina już chodzi mniej ludzi, dlatego bardzo Was serdecznie zapraszamy do kina, bo ja wciąż bardzo kocham robić filmy kinowe. Jednak w kinie macie to wspólne przeżycie, świetna muzyka, świetne kostiumy, piękni mężczyźni, piękne kobiety, podróże też, podróż emocjonalna i nie tylko, i dosłowna też w tym filmie, więc to trzeba zobaczyć po prostu na dużym ekranie i dlatego serdecznie zapraszam Was do kina. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Witam, zapraszam wszystkich do oglądania Kino Polska. Piotr Stramowski.